No, widać było, ja że panie... Ja myślałam, że zaśpiewamy coś. Aha, no, no. Ja chciałam powiedzieć, że panie miały bardzo dużo ubawu z tego. To proszę, no, śpiewaj, Paula. Chciałam jakieś, wiesz, takie właśnie takie dźwięki, takie, no, ale już nie. Ale no nie, no to spróbuj. Już nie. Nie, no dajesz. No nie, już no nie, dajesz. Już nie. Nie, nie, to się wytnie. Też nie, telewizja na żywo. Ale wiesz co, następnym razem jak będziesz na przykład krzyczała na męża, albo moja żona będzie krzyczała na mnie... To wiesz co będziemy mówić? No. Że po prostu pracujemy nad sobą. Także nie krzycz na mnie. To ja jest terapia. Nie krzyczę, ja cię leczę, proszę państwa. I teraz o głosie znowu porozmawiamy, bo to jest naprawdę niesamowite narzędzie, z którym można zrobić bardzo dużo. Maksymilian Golasiński, Dragan, jest razem z nami i Marcel Borowiec, aktor i beatboxer. I Maksymilian także jest beatboxerem. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Max. Dzień dobry, jaki skupiony. Max jest dzisiaj w stanie zen. No właśnie, tak patrzymy, Max, na ciebie, jesteś beatboxerem. Co to znaczy być beatboxerem, jakbyś mógł powiedzieć? Dla ciebie. Wydawać głosy, różne głosy buzią. A mógłbyś nam zaprezentować, jak to leci, taki kawałek? No to dawaj, Max. Co? Dawaj. Dasz radę? Bierz mikrofon i lecimy. No, już wiemy, co to jest beatbox. Marcel, ty jesteś aktorem też i beatboxerem. Jak długo się tym zajmujesz? Skąd ta pasja? I na czym ona polega u ciebie? O, trzy pytania naraz. Dobra. No, od razu. Lecimy. Zacząłem 11 lat temu. Zaczęło się od tego, że mój brat pokazał mi filmik na YouTubie. Podobnie było z Maxem. Ty też zacząłeś od YouTuba, prawda? A jaki ty filmik widziałeś pierwszy? Bo ja widziałem z Josephem Pulpo, taki z Mam Talent właśnie. A czekaj, ty przecież byłeś w Mam Talent, nie? W 2019 roku. Tak jest, jak miałeś 9 lat. I co, jak to wspominasz? Dobrze wspominam Mam Talent. Dobrze poleciałeś? No to widzicie. Max jest przygotowany. A ja zacząłem tak naprawdę od tego filmiku, potem zacząłem w tym... w pewien sposób grzęznąć, bo to jest tak, że jak cię beatbox złapie, to już nie odpuszcza. Jak raz spróbujesz, to już się nie poddajesz. To już tak, nie wrócisz, więc nie próbuj lepiej tak jak z białym śpiewem, bo będziesz musiała zacząć się uczyć sama. I zacząłem tworzyć muzykę po prostu z tego. Beatbox jest o tyle niesamowity, że to jest narzędzie, które każdy ma na wyciągnięcie ręki. To jest jak śpiew, możesz to robić wszędzie. I to jest nawet jak ktoś nie potrafi śpiewać, załóżmy, to jest w stanie być dobrym beatboxerem? Oczywiście. Chociaż śpiewanie pomaga, okay, bo to też, wiesz, no jednak jest instrument wokalny. Im więcej masz możliwości głosowych, tym lepsze możesz osiągać jakości dźwięku. Szczególnie w takich, na przykład, żeby takie rzeczy robić gardłowe, albo musisz mieć też bardzo dobrze opanowany aparat, którego się używa też do wokalu, do śpiewania. Max, powiedz, jak ty ćwiczysz ten beatbox? Na czym polegają te ćwiczenia u ciebie? No, po prostu beatboxuję sobie w domu. Czyli a co tak na, a sam sobie to wymyślasz? Tak. A co na to twoi rodzice? Są dumni. Są tak dumni, bo z tego, co słyszałem, to mama czasami mówi, że już daj spokój, Max, no bo ileż można? No, a czasami już długo beatboxuję i czasami na przykład jak już na przykład jest jakaś, na przykład oglądamy film, to też mogę czasami zabeatboxuję i mama powie, że już Żeby jej nie przeszkadzać. A ile potrafisz najdłużej w ciągu dnia beatboxować? Nie wiem. No ale tak 10 godzin, 20? Czy tak przerwy robię? Trzeba odpocząć, nie? Dokładnie. Najeść się, czegoś się napić. A to można zniszczyć sobie gardło tak beatboxując? Można, można. Trzeba być bardzo ostrożnym, tak jak ze śpiewaniem. Musi być zachowana higiena pracy nad tym instrumentem. Z tego tytułu, że używa się szerokiej gamy mięśni, których się do tej pory nie używało, szczególnie przy tych dźwiękach gardłowych, czyli które przed chwilą pokazywałem, albo one wymagają pewnego spięcia pewnych rejonów, których nie używamy na co dzień, bo to jest z mongolskiego śpiewu gardłowego. I przy tych rzeczach szczególnie trzeba uważać. To przestrzegam wszystkich, którzy się uczą beatboxu, żeby pilnować higieny głosu. Dać sobie takim, chwilkę odpocząć. Pierwszym takim beatboxerem, prekursorem mówi się, że był Louis Armstrong. A powiedz nam, Marcel, czy ty mógłbyś nawet nas nauczyć takiego jakiejś małej sztuczki? Nauczymy ich czegoś? Dobra, to czego ich nauczymy? Może prostego bitu, co? Tak. No. To jak się robi stopę? Naucz, jak się robi stopę. No, trzeba usta tak... Dokładnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo organicznie. Ten biały śpiew Słuchajcie, pomógł. To może my nie będziemy boxować, może ale was poprosimy. Ale pokażcie nam swoje możemy coś zrobić. A możecie zrobić razem?
Mhm. Taki zróbmy tak, że ja zrobię 30, 15 sekund, a potem ty do mnie dołączysz i będziemy razem lecieć. Tak jak ćwiczyliśmy, dobra? Okej. Okay. Dołącz do mnie, Max. Coś nieprawdopodobnego. Siedzą cicho, spokojnie i jak wchodzą po prostu ogień, najszybsze usta. Po co się rozgadywać? Po prostu trzeba to robić. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy, że do nas wpadliście. Jestem bardzo ciekawy, czy Tomasz Zubilewicz nam coś zaprezentuje, jakieś swoje umiejętności właśnie tutaj głosowe.